Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zarówno wczorajsza, jak i dzisiejsza debata to skutek wieloletniego demontażu wymiaru sprawiedliwości przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. A jak doskonale wiemy, minister sprawiedliwości nie działał w pojedynkę, nie działał też sam z Solidarną Polską. Miał na to wszystko przyzwolenie rządu Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Dziś to my wszyscy Polacy płacimy za tę politykę, przed którą przestrzegaliśmy. Politykę, która w imię szalonych pomysłów jednego ministra na szali postawiła ponad 160 milionów złotych z KPO. Szybszy rozwój naszego kraju, nowe inwestycje i miejsca pracy. Na koniec nie pytam, czy winni tej sytuacji poniosą konsekwencje, bo bezkarność dla swoich jest przecież naczelną zasadą tego rządu. Jestem głęboko przekonana, że za tę bezkarność i destrukcję wyborcy was rozliczą w najbliższych wyborach. A następny będzie niezależny wymiar sprawiedliwości. Ale pytam, dlaczego rząd wielokrotnie kłamał w kwestii złożenia wniosku o płatności z KPO? Dlaczego pan minister Buda kłamał w sprawie konsultacji z panem prezydentem? I wreszcie proszę o konkretne informacje, jaki jest stan rozmów z Komisją Europejską w sprawie otrzymania przez Polskę pieniędzy z KPO. Dziękuję ślicznie za uwagę.